4. Dzień dobry. Marta Stachowiak, córka. Dorota Sumińska, mama. Witamy na naszym kanale Sumińska Zwierzę Dziś. Tak, witamy bardzo serdecznie. Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy są naszymi patronami. Dziękujemy za subskrypcję, dziękujemy za lajki, dziękujemy za obecność z nami. I za patronactwo dziękujemy. No to powiedziałam, wszystkim tym dziękujemy, którzy są naszymi patronami. Tak już powiedziałam. No ja Cię nie słucham w takim razie, bardzo przepraszam. Tak, z córkami, proszę Państwa, tak bywa, że nie słuchają matek, no ale trudno, ja się przyzwyczaiłam już tyle lat. A więc i prosimy o więcej, i bardzo prosimy o udostępnianie tym, którzy nie są zainteresowani światem żywym, żeby chociaż sami do niego należą. I dzisiaj sobie porozmawiamy w pewnym sensie trochę o kampanii wyborczej. Tak, bardzo pewnym, ale... Chociaż mamy miesiąc inny, zdecydowanie jeszcze wcześniejszy, ale ponieważ owady biorą udział w kampanii, tegorocznej kampanii wyborczej, biorą już. Pierwszy raz w takim charakterze biorą udział w kampanii wyborczej. Więc zatytułujemy dzisiejsze spotkanie Czerwiec w czerwcu na czerwcu. Trochę zagadkowe to jest, prawda? Brzmi... Powiedziałabym idiotycznie, chociaż wcale idiotyczne nie jest. No więc w ogóle nie jest, jest to absolutna prawda, proszę Państwa, ponieważ w dawnych czasach właśnie w czerwcu wyrywano z ziemi czerwce twarde i inne goździkowate rośliny, na których korzeniach były, bo żerują na korzeniach, ale przepoczwarzały się czerwce. Więc czerwiec w czerwcu na czerwcu. Już wyjaśniam, co to jest czerwiec, który w czerwcu siedzi na czerwcu. To jest po prostu pluskwiak, czyli można powiedzieć tak uogólniając pluskwa, z której od dawien dawna na terenach obecnej Polski robiono wspaniały, karminowy, czerwony, no taki piękny jak najładniejsza szminka, kolor, susząc te owady, mieląc je i gotując, i z tego potem była na przykład biało-czerwona polska flaga, bo ta czerwień była uzyskana. Ale Polska właśnie w polskiej flagi nikt do ust nie wkłada. Tak, ale idziemy, było? Że wszystkie purpuraci chodzili w purpurach dzięki temu małemu pluskwiaczkowi czerwcowi, który to na czerwcu, w czerwcu żeruje. Odkryto również, że wspaniale barwią się tym różne potrawy. I zaczęto używać tego barwnika, który nazywa się koszenila, do barwienia przeróżnych potraw, poczynając od słodyczy, kończąc na trochę oszukiwaniu, jeśli chodzi o ciała zwierząt, żeby miały ładniejszy kolor. Są ludzie, którzy twierdzą, że koszenila ma jakiś specyficzny, dobry smak. Nie sądzę, żeby to do końca była prawda. Jest kompletnie obojętna. Ona nie jest bezpiecznym barwnikiem spożywczym używanym do dzisiaj. No właśnie, bo wszystko mówiłaś w czasie przeszłym, a prawda jest taka, że koszenili dodaje się ciągle tak samo jak kiedyś. Dokładnie, tylko już Polska przestała być producentem tego barwnika. Przejął to Meksyk, bo tam żyją te pluskwiaki, znaczy inny gatunek pluskwiaków, który ma w sobie taką samą barwę i żywi się na korzeniach pewnego gatunku kaktusu. I nie tylko w czerwcu, podejrzewam. I nie tylko w czerwcu. No i na cały świat Meksyk jest potentatem, jeżeli chodzi o koszenile. Sądzę, że w innych krajach też się ją produkuje. Możemy powiedzieć, że każdy człowiek, każdy Polak, każdy Niemiec, każdy człowiek na ziemi wielokrotnie, jak nie codziennie, spożywa te owady, pluskwiaki w formie przeróżnych potraw. Jest tego najwięcej w słodyczach, ale dodaje się to również do podbarwiania różnych półproduktów. Więc najczęściej mięs, które mają być bardzo pięknie czerwone, bo to oznacza, że są takie świeże, prosto, chciałoby się powiedzieć z fabryki, jak niektórzy uważają, prosto z rzeźni. Tymczasem takie prosto z rzeźni już nie są, ale są właśnie podrasowywane tym barwnikiem. Dobrze, że wspomniałaś o mięsie, bo
teraz jest taka wręcz kampania, powiedziałabym, medialna, grożąca tym, że Polacy będą zmuszani do jedzenia robali. Proszę Państwa, nikt nigdzie nie będzie nigdy zmuszany do jedzenia robali. Tak jak nikogo nie zmusza się do jedzenia kiełbasy. Czy ktoś Państwa zmusza do tego? Nie. Tak samo nie zmusi do zjedzenia gumy do rzucia z koszenilą, która jest nią barwiona. Czy galaretki truskawkowej z koszenilą i sztucznym aromatem truskawkowym, który nie pochodzi od truskawki. Czy jogurtu, który ma w sobie właśnie wyłącznie aromat. Nikt Was do tego nie zmusza i to jecie. To, jak wiecie Państwo, ja nie jem żadnych kręgowców od lat, nie jem również pochodzących potraw mlecznych, żadnych od tych zwierząt, które dają mleko. Jedyne co jeszcze jem od zwierząt to jajka, a moja córka jest wegetarianką, my nie jemy w ogóle mięsa, a ja dodatkowo nie jem mleka i jego pochodnych. I nikt mnie do tego nie zmusił, to jest mój wybór. I chcę powiedzieć, że każdy człowiek myślący choć troszeczkę etycznie przyzna mi rację, że zabijanie, dręczenie, męczenie zwierząt kręgowych, czyli tak czujących jak my, jest niewspółmiernie okrutniejsze aniżeli korzystanie z białka owadziego. Ja z całym szacunkiem do owadów, też ich nie jem, ale naprawdę uważam, że to są nieporównywalne pułapy moralne, nieporównywalne. Dlatego, że nie oszukujmy się, jeżeli chodzi na przykład o takie owady, jakie są jadalne, bo i tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam pana Łukasza Uczaja, który na ten temat wielokrotnie się wypowiadał i stworzył różnego rodzaju przewodniki, powiedziałabym, po świecie jadalnym, który można znaleźć na polskich łąkach. To dotyczy również dzikich roślin, jak i owadów. Jest bardzo wiele owadów, których białko jest bardzo łatwo przyswajalne, na pewno stokroć zdrowsze niż białko pochodzące od kręgowców, które można powiedzieć, że dla naszych organizmów jest trucizną, bo mnóstwo chorób metabolicznych obecnie panujących pośród ludzi jest wynikiem diety wysokobiałkowej i chodzi o białko pochodzące od kręgowców. Takiego zagrożenia nie ma w przypadku owadów, też zależy ile by tego kto jadł, prawda? Ale myślę, że z moralnego punktu widzenia to jest niebo a ziemia. I bardzo bym sobie życzyła tego, żeby ludzie, którzy są zdecydowani bezwzględnie na białko pochodzenia zwierzęcego i uważają, że to ich w jakikolwiek sposób ich prestiż poprawia, znaczy ludziom się wydaje, że to podnosi status społeczny, jak jedzą codziennie schabowego, to nieprawda, proszę Państwa. To jest bzdura. To jest absolutna nieprawda. To wolałabym jednak, żeby tego schabowego jedli nie ze schabu, a z jakichś owadów. Chcę powiedzieć, że technologia współczesna umożliwiłaby stworzenie takich podobnych produktów, chociażby wędliniarskich, właśnie z białka owadziego. Można to zrobić, to może pięknie wyglądać i sądzę, że bardzo podobnie smakować. Gdyby ktoś podsunął mi pod nos taką potrawę, z przyjemnością bym spróbowała. Ja pewnie bym też spróbowała z ciekawości. Chociaż... Ty teraz mówisz, bo powiedziałaś coś o zmuszaniu i że nikt nikogo nie będzie zmuszał, oczywiście, tylko cała sprawa rozbija się o to, że jakiś procent mąki przeznaczonej do produkcji pieczywa będzie to mąka ze świerszczy. No dobrze. To jest takie hasło. I ludzie na to nie chcą się godzić, że w każdej bułce, w każdym chlebie kupionym. Ale po co ma być? Ja nie rozumiem, dlaczego tak ma być robione. Kto tak powiedział? No to jest nawet unijna dyrektywa, z tego co wiem, że tak ma być. Czemu to ma służyć, też w zasadzie się nad tym nie zastanawiałam. Nie wiem. Znaczy może... jakby przyzwyczailiśmy się, że chleb, bułka jest takim pokarmem, w którym białka wcale nie musi być.
No więc właśnie jest... Znaczy to ja białko, które jest roślinne białko może być. Ja już nie być, pamiętam, ale... ile to ma być procent. Panie reżyserze, nie wiem, czy też słyszałeś o tym. Ja nie słyszałem. Ma być rząd, czy to ma być 5%, czy 8%. Jakiś naprawdę niewielki. Znaczy mnie by to nie przeszkadzało, tylko... Do każdej mąki, z której produkuje się wypieki. Tylko nie mogą być ciasta, to mogą być zwykłe chleby. Nie rozumiem tego zupełnie. Nie rozumiem tego zupełnie. Też być może to się w jakiś sposób przykłada. Ja bym była temu przeciwna tylko z jednego powodu. Że uważam, że do produkcji chleba, czy w ogóle pieczywa, naprawdę nie trzeba nikogo męczyć i to jest zbędne, ponieważ ja jestem za tym, żeby w ogóle nie zjadać zwierząt, ale z dwojga złego uważam, że lepiej zjadać owady niż kręgowce. Natomiast po co dodawać mąkę ze świerszczy do mąki z pszenicy, to nie wiem. Nie rozumiem. Nie mam pojęcia, ale jest to wprowadzone. Nie wiem, czy to jest pieśń przyszłości bliskiej, czy trochę dalszej. Podejrzewam, że bliskiej. Nawet Państwo pewnie nie będziecie wiedzieli, przeszkadza. Bo cały świat nas nie ogląda i cały świat niekoniecznie interesuje się tym, co jest w mące, którą kupuje w sklepie. Ale to nie nas ogląda, to się mówi w mediach o tym. Tak, ale mówię, że w ogóle, to znaczy tego nie rozumiem. Naprawdę tego nie rozumiem. Nie wiem, dlaczego tak jest. Może dlatego, że biorąc pod uwagę na przykład pewne niedobory, jeżeli chodzi o zboże, bo są susze, bo są powodzie, to tak, że tak powiem, uzupełniać te niedobory. Nie wiem, nie mam pojęcia. Natomiast wiadomo na pewno, że pewne grupy owadów, bo to też jest nie do końca zbadane. To znaczy wiadomo, że pająki śnią. Skoro pająki śnią, to znaczy, że to, co mają w swoich zwojach, bo one mają parę mózgów owady, zwoje nerwowe, które działają trochę inaczej niż nasze mózgi, ale działają. Jeżeli ktoś ma marzenia senne, to znaczy, że tam w tej głowie i nie tylko w głowie, bo to są mózgi rozłożone w całym ciele, naprawdę się dzieje. Ja się zastanawiam, jak można zbadać to, czy pająk śni. Więc właśnie czytałam o tym i to jest bardzo przekonywujące, ale dokładnie nie powiem. Pająki, które widzą, zbadano to na skakunach. Dlaczego na skakunach? Dlatego, że skakuny są pająkami dobrze widzącymi i mają tych oczu naprawdę sporo, ale te oczy skakunów przypominają budową gałki oczne nasze, tylko to są bardzo malutkie gałeczki. I wiadomo, na pewno oparto się i na tym, że ruchy gałek ocznych w spoczynku, wtedy kiedy odpoczywasz, czyli śpisz, a owady też śpią, ruszają się, to świadczy o marzeniach sennych i było jeszcze parę innych badań, które potwierdziły to że pająki... Trzeba podpiąć pająka pod elektrody, no, to się robi, to się już robi. To się już robi. Zmiany. Natomiast na pewno wiadomo już, ponieważ na skakunach, ze względu na ich bardzo dobry wzrok, zrobiono najwięcej badań dotyczących behawioru i nawiązywania kontaktu, bo można to zrobić programami komputerowymi, chociażby stworzyć sztucznego, wirtualnego skakuna, który zaczyna się komunikować z żywym skakunem, który to widzi i okazuje się, że mają swój język w ogóle, że potrafią rozmawiać. Natomiast jak do tej pory nie wykryto u owadów i pajęczaków takich nocyceptorów, czyli receptorów bólu, jakie mają kręgowce. Tego jeszcze nie odnaleziono, co nie znaczy, że one nie mogą odczuwać jakiegoś cierpienia, bo ból fizyczny to jest jedno, a cierpienie niefizyczne, ból niefizyczny to jest drugie. Więc tutaj też te badania są prowadzone, natomiast badań na temat cierpienia i fizycznego, i cierpienia niefizycznego kręgowców, nie trzeba już tych badań robić, bo wszyscy doskonale wiemy, że zarówno krowa, jak i świnia, jak i inne kręgowce, chociażby ryby, przyszedł do nas młody człowiek, ryby, o których los walczy teraz Fundacja Green Reef Institute Sylwii Spurek, tak samo odczuwają ból, a jednak nie liczymy się z tym. Albo jeszcze bardziej odczuwają ból niż zwierzęta lądowe, do których my należymy.
na wadze kładziemy, no uważam, że niewspółmiernie no, wagę etyczną tego. Więc, mili Państwo, nikt Wam nigdy nie będzie kazał jeść robaków. I to przyjmijmy jako nieodwołalne, bo nikt nie może zmusić kogoś, mnie nikt nie zmusi do jedzenia kiełbasy. I koniec. A jak ktoś będzie chciał nie jeść pieczywa z mąką ze świecz, czy może piec sobie chleb samodzielnie z mąki pszennej? Oczywiście, w której pewnie też coś dodali, napiszą, że nie dodali. Bo, też prawda. No więc to różnie z tym bywa. To, co jest napisane, nie zawsze jest prawdą, nie zawsze godzi się dokładnie z tym, co jest w środku tego, na czym napisano. Więc to różnie, ale dlaczego o tym robimy to spotkanie? Dlatego, żebyśmy się nie dali oszukać, dlatego, że produkty z owadów jemy od wieków. Od wieków, naprawdę. Są narody, które jedzą bardziej dosłownie, jest dużo takich narodów, gdzie jedzenie owadów jest w menu narodowym od zawsze, prawda? Azja Południowa w tym przoduje, zdaje się. Tak, ale Afryka to samo, no jedzenie, Australia, chodzi mi o rdzenną ludność australijską. Jedzenie owadów było zawsze dla nich normą i nie było w tym nic niezwykłego i dalej nie jest. Więc nie jest to coś, czym można kogoś skrzywdzić. A jeszcze a propos robactwa, że lądowego robactwa nie, ale krewetki. A właśnie, to są oczywiście towar absolutnie ekskluzywny. I to stawonogi. Tak, a krewetki można nazwać robactwem morskim. Dokładnie tak. A jakoś obiekcji, jest to prawda danie bardzo eleganckie, jakoś to nikomu nie przeszkadza, że ta krewetka ma nogi. I jakoś tego się nikt nie brzydzi. I czułki ma. Tak, a jak usłyszysz, że dodano mąkę ze świerszczy, to jest oburzony. Znaczy ja też o tyle jestem oburzona, że uważam, że do mąki dodawanie mąki ze świerszczy jest nonsensem. Po prostu nonsensem. No ale ktoś ma mało jakiś tych cel w tym, nonsensów jest na świecie. Tak. Mówię to również po to, żebyśmy jako gatunek ludzki niszczący wszystko wokół ciebie w ogóle inaczej popatrzyli na owady, które wkoszenili mamy w sobie od wieków, od pokoleń mamy w sobie takiego pluskwiaczka jego, bo jesteś tym, co jesz. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że bez owadów nie byłoby nas. Dzięki, niczego by nie było. Dzięki owadom istnieje na życie Ziemi, istnieje łańcuch życia. Bez komarów nie byłoby całego szeregu ogniw łańcucha życia. Ja też nie lubię komarów, ale spójrzmy na owady inaczej i nie używajmy w naszych ogrodach środków owadobójczych po to, żeby wyrósł nam... Ty mówisz o ogrodach i osobach prywatnych. Ja bym powiedziała do władz miast, żeby nie wyrzynały komarów w całych parkach. Bo wyrzynając komary w całych parkach, wyrzynają całą rzeszę innych owadów. To nie ma tak, że coś działa tylko wyłącznie na komary. Więc pogódźmy się z tym, że nasze życie zależy od owadów, a ci, którzy się oburzają na jedzenie robali, niech sobie więcej na ten temat poczytają. Szczególnie jeśli chodzi o te strony świata, gdzie jakby nie było, były okresy takie, że był taki głód, że gdyby nie szarańcza, to wszyscy pomarliby z głodu i to był ratunek dla ludzi. I jakoś nie wymarli, nie stali się brzydcy ani głupi. No i cóż, będziemy kończyć chyba? Będziemy kończyć. Ja jeszcze dodam do tego, ci, którzy się oburzają na jedzenie robali, powinni natychmiast zrezygnować z jedzenia wszelkich czerwonych, różowych bądź różowawych słodyczy, głównie no w ogóle potraw. I ogólnie potraw, dlatego że... Wędlin. Tak, wędlin też, zwłaszcza tych najbardziej właśnie różowiutkich, ślicznych, tak, takich niebieskich. Bo jedzą robale, no jedzą robale. Tak, więc jak już się powiedziało A, to trzeba powiedzieć cały alfabet do końca i zrezygnować z jedzenia naszych czerwców, które się wyhodowały w czerwcu na czerwcu. Bardzo dziękujemy jeszcze raz wszystkim, którzy są z nami i do zobaczenia za tydzień.